pokaż swój niepowtarzalny styl. Radka radzi tobie dobrze w tym. Cześć, witam Was serdecznie w zakupach marca. Jak obiecałam, w ostatnim odcinku będą regularnie zakupy i tego się będziemy trzymać. W tym miesiącu nie mam jakoś bardzo dużo rzeczy, ale jest trochę dodatków i już będą wiosenne kolory, także zaczynamy. I zaczniemy od rzeczy, którą mam na sobie, czyli od t-shirtu z grafiką Keita Haringa. To jest t-shirt ze Stradivariusa, kosztował około 70 zł. I jak ja tylko zobaczyłam, że w Stradivariusie teraz są rzeczy, jest taka mini kolekcja właśnie z jego grafikami, a ja po prostu go uwielbiam, to jest, wiecie, Nowy Jork, lata 80. Pop art, street art trochę i właśnie jest kilka ubrań z jego grafikami, to chciałam ten t-shirt i ja go kupiłam w rozmiarze L. Jak widzicie, on jest luźnawy, ale właśnie taki dokładnie chciałam, pod coś takiego bardziej dopasowanego, albo nawet pod coś luźnego, albo po prostu, żeby mnie tam nigdzie nic, wiecie, nie obciskało. Także tak L-ka się prezentuje, jestem bardzo zadowolona, że go dorwałam i już prałam go też dwa razy, więc jak na 7 dyszek, to ta bawełna jest bardzo fajna, bo to jest 100% bawełna z tego, co się orientuje. Dobrze się wyprał mi, także fajnie. Coś dla wielbicieli właśnie popartu i stydartowych klimatów. W sieciówce w dobrej cenie. Druga rzecz to będzie coś, co uwielbiam. I to będzie oczywiście taki top z koronką z Oysho. I ja takich topów mam już trochę, ale ciągle poluję na nowe, takie jeszcze fajniejsze. No i właśnie tego typu top niedawno dorwałam w Oysho, on kosztuje 99 zł. Cena jest dosyć duża, jak za taki topik. On jest normalnie, to jest część piżamy, tylko że on nie wygląda tak bardzo piżamowo, bo przez to, że jest z wiskozy właśnie, bo to jest jego duża zaleta, to jest 100% wiskoza, to jest matowy i on przez to nie wygląda tak satynowo-pościelowo, tylko tak matowo, właśnie fajnie, pod jakąś ramoneskę, pod coś luźniejszego. Ja będę to nosić normalnie na co dzień właśnie pod coś. Świetne jest też to, że ma koronkę, która wystaje poza top, dlatego że ona Wam tutaj jeszcze zakrywa bardziej dekolt, co ja lubię akurat. I co jest jeszcze zaletą tego topu, co często się nie zdarza, to są regulowane ramionczka. Dlatego że w tych topach takich za kilkadziesiąt złotych tego typu często ramionczka są jednej długości, a ja jestem dosyć krótka u góry i ja mam wtedy, wiecie, dekolt po prostu w połowie biustu i nie mogę nic z tym zrobić, muszę te ramionczka gdzieś tam przeszywać sobie i tak dalej, a tutaj one są regulowane, więc w zależności od tego, jaki chcecie mieć dekolt, możecie sobie przepięknie go wyregulować i ja mam rozmiar L, wzięłam, to nie jest duża L-ka, natomiast ona jest na mnie luźna, ta L-eczka, bo chciałam, żeby ten top był luźny, także idealnie, nawet jutro mam go zamiar założyć, a właściwie wczoraj go miałam, bo ten film obejrzycie w niedzielę, na sobie i jestem bardzo zadowolona. Fajna wiskoza, myślę, że będzie się świetnie nosił. Teraz przejdziemy do kilku nowości z marki Towa. Pokazywałam je już u siebie na Insta Stories, ale tu Wam pokażę takie najfajniejsze rzeczy. Po pierwsze, kupiłam garnitur. Bardzo chciałam ten garnitur, to jest garnitur w kolorze różowym, ale takim jasno-różowym, natomiast to jest róż taki lekko przydymiony, on nie jest taki świeży, tylko on jest taki, który jest dobry dla w miarę chłodnych karnacji, tak jak dla mnie. I to jest garnitur lejący się, to jest ten taki, wiecie, trend miękka klasyka, wygląda przepięknie na żywo, jest właśnie taki leciutki, leje się, to jest 50% poliester, 50% wiskoza, także skład jest całkiem ok. I on kosztuje łącznie za spodnie i za marynarę, oczywiście je można kupić osobno, ale łącznie on kosztuje około 500 zł, także to jest taka, wiecie, cena fajnej kiecki, a taki garnitur w tym kolorze, właśnie taki mięciutki, to jest świetna alternatywa dla sukienki na wesele i na różne oficjalne, bardziej takie imprezowe, powiedzmy, ale takie oficjalnie imprezowe, wiosenno-letnie okazje. On jest też dosyć cienki, a wiecie, jeżeli kupicie kieckę, no to możecie ją założyć raz, dwa, gdzieś tam nie za dużo, a jeżeli kupicie taki garnitur, to możecie go założyć w komplecie właśnie na jakąś okazję, jedną czy dwie, a możecie też nosić przecież osobno marynarkę, osobno spodnie, to jest też coś, co potem Wam się, myślę, bardzo mocno w praktyce sprawdzi, a cena jest bardzo dobra. Aha, ja mam rozmiarowo marynarkę 40, ona jest luźna, chciałam też, żeby była luźnawa, a spodnie mam 42, bo też chciałam, żeby były luźnawe, żeby się układały tak jak na modelce, żeby były w klimacie, jak to mówiłam na Insta Stories, właśnie miejskiej klasyki. Także on się prezentuje świetnie. Dobra, kolejna rzecz z Towy to jest bluzka. Koszula właściwie, którą również kupiłam. O, dobra, taka luźna, bardzo lejąca się, z fajnymi detalami, bo ma wiązania przy rękawach i ma duże wiązanie na kokardę przy dekolcie. To będzie taka duża, duża kokarda. No i to jest taki też brudny,
właściwie to jest brudny fiolet, to już nie jest róż, to jest brudny fiolet, ale stwierdziłam, że właśnie tego typu bluzka na wiosnę pod jakąś właśnie ramoneskę, pod jakiś żakiet albo w ogóle będzie idealna i ja mam ją w rozmiarze 40, natomiast będę ją wymieniać na 42, bo to jest bardzo mała 40. To jest bardzo mała 40, to jest taka 40 jak taka 36-38, także tutaj radzę Wam brać większy rozmiar. Ona idzie akurat do wymiany, ale tak ogólnie u mnie zostaje i przy okazji tych zakupów dostałam też od Towy przepiękny prezent. Niestety tej sukienki nie ma jeszcze online, ale jak już wiecie, że będzie, to możecie śledzić markę, żeby zobaczyć, kiedy ona będzie dostępna. To jest maxi sukienka lejąca się w takie róże. Śmiałam się na Instastories, że wyglądałam w niej jak w kanapie, ale ona na żywo przypomina bardzo tą cyganerię, którą mam z zeszłego roku, tą taką, wiecie, w kwiaty sukienkę przepiękną maxi. Ona też jest w komplecie z halką wiskozową, bo jest dosyć przeźroczysta, natomiast jest długą sukienką maxi do ziemi z falbanami, ale nie jest zbytnio rozłożysta, jest przepięknie zaprojektowana, wygląda na żywo bardzo ładnie, myślę, że będę w niej bardzo dużo chodzić, natomiast ją z kolei wymieniam z 40 na 38, bo ta 40 jest dosyć duża na mnie. Zbyt obszerna. Także widzicie, no z tymi rozmiarami to tak trzeba gdzieś tam uważać. Czasem się, wiadomo, coś wymienia, zaraz się walnę sama tą metką. Ale sukienka na żywo wygląda pięknie. Także jeżeli lubicie tego typu nadruki, takie skiecki, to śledźcie stronę Towy, kiedy pojawi się online, bo szczerze mówiąc nie wiem. Także dziękuję Towa za super prezent, będzie na pewno noszona. I ostatnia rzecz, którą kupiłam w Towie, to jest torebka. I to jest... ta torebka, którą już pewnie kojarzycie ode mnie z jesieni, bo miałam tę torebkę, tylko że mam ją właściwie cały czas w kolorze butelkowej zieleni, a teraz Towa na lato, to był taki bestseller, że na lato i wiosnę wypuścili 4 chyba albo 3 dodatkowe kolory, jest beż, jest właśnie taki brudny róż, brudny fiolet jasny, bo ja mam ją w takim nieoczywistym kolorze, to jest taki brudny fiolet, powiedzmy, brudny, przydymiony bardzo róż i jest jeszcze chyba szary. I ja wzięłam właśnie sobie ją w tym kolorze, będzie idealna na wiosnę, zwłaszcza, że tamtą zieloną bardzo lubiłam i często ją nosiłam. Ona ma też dołączony pasek, z tym, że ja będę ją nosić pewnie na pasku z Zofii Chylak torebki, na tym pasku takim łańcuchowym, który uwielbiam. I ta torebka ma też piękną podszewkę w ogóle, one są przepięknie wykonane, te torebki, zobaczcie. To jest taka podszeweczka w kwiaty. Prezentuje się absolutnie rewelacyjnie i ona mimo małego rozmiaru jest dosyć pojemna. Zresztą mam już ją przetestowaną od jesieni, także tej wiosny ten model, myślę, sprawi mi się idealnie. I co teraz? Teraz płaszcze. Muszą być płaszcze. I to są płaszcze, które już wczoraj widzieliście w misji Trench, ale płaszcze, które ja uwielbiam, zwłaszcza ten czerwony, miałam już go na sobie kilka razy. To jest ten lejący się płaszcz z Femy. Teraz tutaj też pokażę Wam zdjęcie swoje w tym płaszczu. On jest dłuższy, ale jest bardzo porządnie wykonany, ma podszewkę, no po prostu wygląda na żywo. Ciężko mi tutaj pokazać ten płaszcz, ale zobaczycie na zdjęciu. Wygląda na żywo przepięknie, mimo tego, że jest cieńszy. To jest też taka malinowa czerwień, taka troszkę wpadająca prawie że w róż, ale to jest taki kolor, który mi bardzo pasuje. I przez to, że ten płaszcz jest miękki, to również świetnie się go nosi, a nie jest pod fruwają. I ja mam go w rozmiarze, aha, ja nie mam go w rozmiarze, bo ja mam prototyp, bo ja go już mam od stycznia jakoś u siebie i jeszcze nie było pewne, czy one wejdą do produkcji i dostałam właśnie prototyp, mówię, nie no, musicie je produkować, przekazałam przyjaciółce, że po prostu muszą je zrobić, bo są świetne, a natomiast ja ten prototyp miałabym w rozmiarze, myślę, 40-42, bo ten płaszcz jest na mnie luźny bardzo, ale jak te płaszcze są takie lejące się, to one są właśnie fajne, kiedy są luźne. Bo wtedy tego materiału jest dużo, wtedy można się fajnie zaplątać też, wtedy jest też taki trochę szlafrokowy bardziej vibe, także tak. A drugi płaszcz, który też wczoraj widzieliście, który też mam, pierwszy poleciał, który też mam, ale jeszcze go nie miałam na sobie, to jest ten płaszcz w kwiaty. On będzie kosztował, czy tam kosztuje ponad 400 zł, 430 zł, natomiast to jest edycja bardzo limitowana, go będzie tylko chyba 20 sztuk, to tak na tę cenę i na jakość wykonania. Notabene ta cena w ogóle jest bardzo dobra, ale to jest już grubszy płaszcz z bawełny na podszewce, jak widzicie, takiej kremowej, beżowej, przepięknie wykonany, dwurzędowy, z tym, że ja sobie te guziki odepnę z niego, bo nie chcę, żeby w ogóle on mi się zapinał. Tak,
Tak. Ja te guziki na pewno sobie z niego wytnę. Natomiast na żywo on się prezentuje fenomenalnie, jest bardzo dobrej jakości. Zresztą wczoraj też go pokazywałam. I ja mam tego płaszcza, gdyby ktoś pytał, rozmiar 40. Natomiast ta 40 jest też na mnie luźnawa. Bo też chciałam, żeby ten płaszcz nie był taki super dopasowany, bo oba te płaszcze są taliowane, więc jak weźmiecie swój rozmiar, to one będą takie, wiecie, ładnie do talii Wam przylegać. A ja chciałam, żeby był troszkę luźniejszy. Mam 40 i jest super. Teraz szybciutko biżuteria i zaczniemy od przepięknych kolczyków. Nie mogłam się zdecydować na jedną parę, więc wzięłam dwie. To są kolczyki z Zary. Takie duże, robiące wrażenie. Bardzo ładnie na żywo wyglądają. Zobaczcie sobie. No po prostu są wielkie i to są takie kolczyki, które do prostej stylizacji zrobią Wam całą robotę, zrobią Wam po prostu cały look, że tak powiem. I one kosztowały około 60-70 zł za parę. Także no po prostu nie wiedziałam, które wybrać, więc wzięłam obie pary. Te już miałam na sobie, tych jeszcze nie miałam. Natomiast muszę Wam powiedzieć, że no ta cena jest dobra jak za te kolczyki, wiadomo, bo to nie jest żadna biżuteria szlachetna. No i moje uszy niestety to odczuły. Także jeżeli macie wrażliwe uszy, to bym się zastanawiała nad tymi kolczykami bardzo mocno, bo ja je miałam kilka godzin na sobie i uszy mnie bolały od tych kolczyków. No bo to jednak taka jest biżuteria, że wiecie, z tyłu te takie bolce są już takie trochę, no... szare i tak dalej. No ale to jest taka biżuteria też, którą, wiecie, w której nie chodzicie cały dzień, tylko którą po prostu zakładacie na chwilę, na parę godzin, na jakąś imprezę, czy tam na jakieś wyjście i po prostu mają robić wrażenie, a nie się super nosić. Ale tak uczciwie ostrzegam. A propos biżuterii, którą możecie nosić cały dzień, to jest teraz taka piękna kolekcja w kruchu, przyjaźń. Magdalena Cielecka, Maja Ostaszewska. Ja się po prostu nie mogę powstrzymać, jeżeli chodzi o tę kolekcję. I kupiłam sobie pierścionek. To jest przepiękny, malusi pierścionek. Mam go na sobie cały odcinek. To jest pierścionek złoty, że to już jest złoto, które możecie nosić, wiadomo, cały dzień. Wygląda pięknie po prostu. Jak kupujecie coś z tej kolekcji, to też dostajecie taki certyfikat, karteczkę, taką, wiecie, że przyjaźń. No pięknie są te rzeczy podane i już mnie swędzą i korci na następne rzeczy z tej kolekcji, że tak powiem. I w ogóle myślę, czy sobie nie kupić drugiego tego pierścionka, bo on jest taki malutki, delikatny. Kupiłam sobie jeden, ale myślę, że on tak na dwóch palcach by fajnie wyglądał, koło siebie na przykład. Albo tak jak ja lubię, często mam dwa takie same pierścionki i noszę jeden na jednej ręce, drugi na drugiej. Więc myślę, że sobie kupię drugi. Tak coś mi się wydaje. Ale w każdym bądź razie piękna jest ta kolekcja. Bardzo mi się podoba. I ostatnia rzecz z biżuterii to jest z kolei prezent, który dostałam od Pandory. Dostałam ostatnio bardzo miłą przesyłkę. Widziałam u bardzo wielu dziewczyn już te kolekcje gdzieś tam pokazywały na Instagramie, u blogerek. Pandora ma teraz taką kolekcję, która jest mocno złota i która ma motyw przewodni pszczoły. I taką właśnie pszczółkę na złotym naszyjniku od Pandory dostałam, to jest Charms, który można nosić albo właśnie na naszyjniku, jako zawieszka, albo można nosić na bransoletce. Ja mam te bransoletki od Pandory, ale jakoś takich nie noszę, natomiast myślę, że taka słodziakowa pszczółka może na takim właśnie naszyjniku, nawet w sumie dzisiaj by mi pasowała tak do tego t-shirtu, jak jest tak bardziej graficznie. Myślę, że będę nosić, dzięki Pandora, bardzo mi jest miło. Teraz dwa zakupy takie bardziej ekskluzywne. I jeszcze coś do domu, bo tym razem będzie coś do domu. Miałam o tym powiedzieć na początku, ale nie powiedziałam. I jeszcze powiem oczywiście, że linki do wszystkiego, o ile coś znajdę, to ile to znajdę. Będę w opisie na dole jak zwykle, ale chyba tego już nie muszę powtarzać. Dobra, teraz tak, dwa bardziej ekskluzywne zakupy. Pierwszy z nich to są szpilki z Patrizi Pepe, to jest włoska marka. I ja nie umiem, powiem Wam szczerze, racjonalnie wytłumaczyć tego zakupu. Po prostu, bo jak wytłumaczyć racjonalny zakup takich szpilek? Ani ich nie potrzebuję. Były też dosyć drogie, bo kosztowały około 1500 zł. Z hakiem, bo ja tam mam kartę stałego klienta już od długiego czasu w Patrizi Pepe, więc dostałam jakąś tam mini zniżkę, ale to taką mini, że mini. Natomiast po prostu jak ja przyszłam do Patrizi Pepe, nie wiem po co ja tam w ogóle zeszłam, bo tak... nie chodzę często, nie jestem często w tym butiku, ale czasem zachodzę, bo mają fajne akcesoria. No właśnie, poszłam zobaczyć akcesoria sobie. No jak zobaczyłam te buty, jakie przymierzyłam, to mówię, nie, no ja ich potrzebuję tej wiosny. Ja ich potrzebuję tej wiosny na łajzowanie się po mieście. Łajzy, że tak powiem.
Śmieję się oczywiście. Natomiast one, widzicie, wpisują się w ten trend z piórami, z dodatkami z piórami. Są przepięknie wykonane, mają paski wokół kostki, na paskach mają detal ważki też. No to są, wiecie, to są świetnie wykonane szpilki po prostu. Takie, wiecie, jakość i marka premium. Natomiast ja już, jak je nosiłam, to nosiłam je bez tych pasków. Dlatego, że je można wyjąć i bez problemu można je nosić właśnie bez paseczków. I też fajnie się na nodze trzymają. I jeszcze, co mnie urzeka absolutnie, to jest ten detal na obcasie. One mają, zobaczcie, różowy obcas. Po prostu do tych piór. No pięknie to wygląda. Do tego jeszcze były w takim... Są w specjalnym kartonie, oczywiście w takim pudełku. Były przywiązywane wstążkami. No po prostu obłęd. Obłęd na obcasach. Bardzo mi się te szpilki podobają. Dawno nie cieszyłam się z jakichś szpilek tak bardzo, jak właśnie z tych Patrycji. Teraz mogłabym je tutaj zawiązać jeszcze i jakbym tak je Wam pokazała pionowo, to nawet by z tego opakowania nie wyleciały. Ale nie będę je zawiązywać, dlatego że już za chwilę będę je znowu używać. A także tak, bardzo się z tego zakupu cieszę i do tego wszystkiego one są jeszcze bardzo wygodne, bo ogólnie nie wydaję tak dużych kwot na szpilki, które są niewygodne, to znaczy staram się, dlatego że ja potrafię kupić bardzo drogie buty, które są płaskie, bo ja wychodzę z założenia, że jeżeli kupuję coś marki premium, coś co jest bardzo drogie, to ja chcę tego jak najczęściej używać, jak najczęściej w danych butach chodzić, dlatego mam drogie trampki, drogie botki, bo to są rzeczy, w których ja non stop chodzę i ta cena mi się zwraca, że tak powiem, mam radość z ich używania. Natomiast wiecie, szpilki, które się wkłada raz na jakiś czas, kupować takie bardzo drogie, no to jest mi trochę żal kasy. Natomiast takie założyłam i stwierdziłam, że są tak wygodne, że mogę w nich chodzić całą noc, mówię nie. Jeżeli jeszcze do tego wyglądu dochodzi wygoda, muszą być moje. I jestem z nich bardzo zadowolona póki co. I druga rzecz premium to jest z kolei zakup absolutnie z rozsądku, się śmieję. Czyli to jest druga moja torebka Zofii Chylak, druga do kolekcji już, bo już jak mam dwie, to już będzie kolekcja, nie? Ale to jest ten sam model, który mam od jesieni w beżowym, szarym kolorze gładki. Natomiast to jest ten model z krokodyla. To jest skóra oczywiście z motywem krokodyla, to jest ten krokodyl świecący się. Bo jest też chyba matowy, z tego co się orientuję. I jest ona w kolorze czarnym, jest z długim, znaczy z długim, no z krótkim paskiem. Ten pasek można lekko regulować, tam o jakieś tam 2 czy 3 cm, ale on jest tak dosyć krótki. Natomiast ja już o tej torebce myślę od jesieni i biorąc pod uwagę, jak uwielbiam tamtą gładką torebkę, to stwierdziłam, że ja ją kupię po prostu z rozsądku, dlatego że ja wiem, że tego typu czarną torebkę będę nosić non-stop. I od kiedy ją mam, to prawie ją non-stop noszę. Bo ja wiem, że to jest dla mnie rozmiar idealny, kształt idealny, bo ona jest wbrew pozorom dość pojemna, jest miękka, nic się z tymi torebkami nie dzieje. Już mam tamten kolor przetestowany i wiedziałam, że jak kupię tę, to będę z niej bardzo zadowolona i póki co jestem. Już przynajmniej mój Saint Laurent, którego tak sfatygowałam przez ostatnie półtora roku, że wygląda jakby miał 10 lat, ale przez to, że go tak strasznie szurałam wszędzie, bo jak mówię, jak ja kupuję coś takiego nawet premium i bardzo drogiego, to po to, żeby to używać, to stwierdziłam, że wiem, że tę torebkę będę nosić non stop, że jej po prostu potrzebuję. I powiem Wam, że czasami jest tak, że na takie podstawowe bardzo rzeczy ciężko mi się kupuje takie rzeczy. Bo wydaje mi się, że taka zwykła rzecz, wiecie, taka zwykła, taki zwykły płaszcz, zwykła torebka, zwykłe buty, żal mi wydać dużo. Dużo kasy, mimo tego, że lubię jakość premium, to potem wiem, że ja takie rzeczy noszę non stop. Także to jest absolutnie zakup z rozsądku i jestem z niego bardzo póki co zadowolona. I co? I na koniec dwie rzeczy do domu. Dwie poduchy. Pierwsza z nich to jest poducha z IKEA. Widzieliście już na Instagramie i widzieliście już, mam nadzieję, film na Facebooku. Kto nie widział, to ten film też będzie w linku na dole. Zrobiłam z IKEA mini odświeżanie mojej garderoby, tam kilka akcesoriów dodałam. Fajnie, fajny, krótki filmik wyszedł, jak można sobie właśnie garderobę odświeżyć. Notabene lampki zmieniłam, które widzicie już od dwóch filmów, są nowe, takie większe między innymi, ale też kupiłam sobie tę poduchę usta i ona mi się mega podoba. To jest kolekcja limitowana we współpracy ze stylistką Bay Akerlund. I tam jest bardzo wiele ciekawych dodatków. Są takie ciekawe lampki, są też szklanki, które też notabene kupiłam. Kurczę, mogłam pokazać też te szklanki. Bo szklanki są przezroczyste z odciśniętymi czerwonymi ustami, ale właśnie jest też tam ta poducha i to jest ta mniejsza wersja, bo są dwie wersje poduchy, jest większa i mniejsza. To jest ta mniejsza i właśnie ona mi się straszliwie podoba. I wiem, że ta kolekcja nie jest też dostępna wszędzie i ona jest też bardzo limitowana, także jak Wam się marzy taka poducha, ta mniejsza wersja kosztuje 40 zł, to jedźcie do IKEA. Do IKEA, przepraszam bardzo. U mnie ta poducha zagości na długi czas. Druga poducha z kolei to jest tak, to jest to, co leży po mojej lewej stronie i to jest polska marka, Kawowe Love, polska marka z Wrocławia i to jest taka poducha z supeł.
To jest duża, zielona, dosyć ciężka, taka mięsista, fajna poducha, która idealnie do mojego poduszkowego świata się tutaj wpasowuje, bo ja uwielbiam poduszki. Uwielbiam po prostu, jak się rzucić w takie, wiecie, miękkie poduchy. I jak ją zobaczyłam, to mówię, nie, no muszę ją mieć, idealnie będzie właśnie mi tutaj pasowała. Ona kosztuje ponad 100 zł, tak chyba około 120 zł z tego, co pamiętam. Natomiast wiecie, to jest polska marka, dziewczyna z Wrocławia, której też, jak ją poznałam, to bardzo kibicuję. One są w różnych kolorach, chyba w dwóch rozmiarach, to jest ta większa. Także taki precel u mnie jest. I cieszę się z niego, powiem Wam, tak samo jak z tych szpilek, z torebki, z wszystkiego, co Wam pokazałam. Bo takie fajne rzeczy do wnętrza to jest też coś, co... O, no jeszcze tak, już tu ładnie odkłaczę. Takie rzeczy do wnętrza to jest też coś, co ja bardzo, bardzo lubię. Także to by było na tyle. Takie zakupy poczyniłam w tym miesiącu. Kilka rzeczy dostałam jako prezenty, ale to o tym też powiedziałam. Piszcie mi, co Wy sobie fajnego sprawiliście w tym miesiącu. Zostawiajcie linki, jak coś macie takiego fajnego, co jeszcze jest do kupienia. Może też mi się coś spodoba. I jeszcze życzę Wam oczywiście, kochani, wesołych nadchodzących świąt. Dlatego, że my się zobaczymy już po świętach. Wprawdzie od razu po świętach w filmie dla mnie bardzo wyjątkowym, dotyczącym bardzo wyjątkowego projektu, na który się strasznie cieszę. Ale to zobaczycie po świętach, natomiast w weekend świąteczny filmu nie będzie, no bo to będą święta, czas spędzany z rodziną, także życzę Wam wesołej Wielkiej Nocy. Mam nadzieję, że w końcu wiosna przyjdzie, że ta Wielka Noc będzie jakaś wiosenna, chociaż trochę. Także wesołych świąt Wam życzę, widzimy się po świętach, trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w moich następnych filmach. Pa, pa!